Komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Ku pokrzepieniu cierpienia w Królestwie Bożym. W rozdziale pierwszym drugiego listu do Tesaloniczan apostoł Paweł przygotowuje adresatów listu na przyjęcie jego głównego przesłania zawartego w rozdziale drugim. Po pozdrowieniu znajdujemy słowa dziękczynienia i uznania. Paweł wyraża swoją wdzięczność wobec Boga za wierzących w Tesalonice oraz radość z ich duchowego wzrostu, który zdziałał w nich Duch Święty. Jednocześnie między wierszami można wyczytać zatroskanie, że nadzieja, jaką pokładali w Chrystusie, nie była u nich zauważalna tak jak na początku. Uciski i prześladowania, które musieli znosić, były wielkie i wróg posłużył się nimi, aby doprowadzić wierzących do fałszywych, zgubnych wniosków. Paweł tłumaczy im, że ich udręki nie mogły mieć nic wspólnego z Dniem Pańskim i że miały całkowicie inny charakter niż myśleli Tesaloniczanie. Jednocześnie dodaje im otuchy, tłumacząc, że przyjdzie czas, kiedy zamienią się rolami ze swoimi ciemiężycielami. W Dniu Pańskim otrzymają odpocznienie, podczas gdy sprawiedliwy sąd dotknie tych, którzy ich dzisiaj uciskają. Rozdział kończy się pouczeniem, w jaki sposób ten powinien wywierać wpływ na praktyczne, codzienne życie chrześcijan. Rozdział ten uczy się pouczeniem, w jaki sposób fakt ten powinien wywierać wpływ na praktyczne, codzienne życie chrześcijan. Werset pierwszy. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. We wszystkich listach skierowanych do lokalnych zborów ich autorem jest apostoł Paweł. Choć w niektórych z nich wspomina także o współbraciach, którzy mu towarzyszyli. O swoich towarzyszach podróży, Sylwanie, czyli Sylasie, oraz Tymoteuszu, nie pisze w liście do Rzymian, Galacjan i Efezjan. O Sylwanie i Tymoteuszu Paweł wspomina także w pierwszym liście do Tesaloniczan oraz w drugim liście. Wspólnie odwiedzili tamtejszych wierzących, razem pracowali pośród nich i oglądali działanie Pana. Dzielili radość z powodu wzrostu tych młodych wierzących, dzielili także troskę, widząc ich zaniepokojenie. Kierowani przez Ducha Świętego odczuwali potrzebę, aby napisać kolejny list swym przyjaciołom i braciom w wierze z Macedonii. Mimo że apostoł pisze także o swoich towarzyszach, którzy musieli przebywać z nim, gdy on pisał, to jednak Paweł jest autorem listu. Porównaj trzeci rozdział, 17 werset. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście. Tak piszę. Chociaż był apostołem pogan, nie wskazuje tutaj na swój urząd apostolski. Nawet jeśli list ten zawiera pouczenie i gdzieniegdzie sprostowanie, to jednak relacja będąca podstawą napisania tego listu była w pierwszej linii relacją miłości i zażyłości. Nie ulegało wątpliwości,
że Tesaloniczanie i bez tego posłuchają, co miał im do powiedzenia przez Ducha Świętego. Sylas, drugi towarzysz Pawła, zajmował wśród braci przodujące stanowisko, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 15:22, i był wiernym towarzyszem podróży Pawła. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 22 werset. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko. Zastąpił poniekąd Barnabę, gdy ten rozstał się z apostołem, co jest opisane w Dziejach Apostolskich 15:40. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Niektórzy wykładowcy pisma zastanawiają się, czy Sylas nie był pewnego rodzaju zastępcą Jana Marka, troszczącym się bardziej o zewnętrzne potrzeby powiązane ze służbą. Niemniej wspomniany już powyżej fakt, iż Sylas był jednym z wiodących braci i że pismo nazywa go wyraźnie prorokiem, Dzieje Apostolskie 15:32, obalają to przypuszczenie. Dzieje Apostolskie 15:22. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko. Raczej należy wnioskować, że to młody Tymoteusz sprawował owe ważne, niezbędne posługi, które wcześniej należały do zakresu obowiązków Marka. Podobnie jak w pierwszym liście, pozdrowienie ma szczególny charakter. Tutaj Paweł wraz z Sylwanem oraz Tymoteuszem zwracają się do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Oczywiście, że zbór ten był zborem Bożym, ale tutaj postrzegany jest z innej perspektywy. Tu nie chodzi tak bardzo o Kościół według odwiecznego zamysłu Boga i jego stanowisko, lecz o wzajemne relacje wierzących wobec Boga jako ich Ojca i wobec Pana Jezusa Chrystusa. Każde dziecko Boże posiada osobistą relację zarówno z Bogiem Ojcem, jak i z Panem Jezusem. Istnieje jednak również wspólna relacja. Możemy nazywać Boga naszym wspólnym Ojcem oraz znamy naszą wspólną więź, jaka łączy nas wszystkich z Panem Jezusem Chrystusem. Gdy mowa jest w sensie ogólnym o naszej więzi z Bogiem, to zwykle chodzi o stronę naszej odpowiedzialności. Jemu zawdzięczamy nasze istnienie, wobec Niego jesteśmy odpowiedzialni. Gdy mowa jest o naszej relacji z Nim jako z Ojcem, to możemy myśleć o bliskiej zażyłości, która charakteryzuje relację chrześcijan z Bogiem. Boga, Stwórcę, można rozpoznać w stworzeniu,
ale jako Ojciec objawił się On jedynie w Synu. Jakaż była to pociecha dla Tesaloniczan, że w swojej trudnej zewnętrznej sytuacji mogli wiedzieć, iż Bóg jest ich miłującym Ojcem. Jednak to jeszcze nie wszystko. W pierwszym liście Paweł mówił o Bogu Ojcu, tutaj nazywa Go Bogiem naszym Ojcem. Czy chciał przez to w szczególny sposób dodać Tesaloniczanom otuchy, dając im do zrozumienia, jak bardzo czuł się związany z nimi w ich trudnościach? Dobrze jest, gdy wierzącym, przechodzącym przez różnego rodzaju trudności, możemy pokazać to wzajemne poczucie wspólnoty. Co więcej, wierzący posiadają relację z Panem Jezusem Chrystusem. Niezależnie od okoliczności, On pozostaje naszym Panem, któremu chcemy służyć. Ponadto jest tym Jezusem, który niegdyś żył w uniżeniu na tej ziemi, sam przeszedł przez głębokie cierpienia i oddał za nas na krzyżu Golgoty swoje życie. On jest także i Chrystusem, którego Bóg wielce wywyższył i który siedzi po prawicy Bożej. Myśl o tym mogła dodać Tesaloniczanom otuchy i również dla nas jest pomocna w różnych okolicznościach życia.